Live Festival po raz trzeci zagości w Oświęcimiu. W tym roku koncerty i imprezy towarzyszące odbywać się będą od 10 do 13 maja. 13 marca w Urzędzie Miasta w Oświęcimiu podpisana została umowa pomiędzy miastem Oświęcim a organizatorem Live Festiwalu. O imprezie rozmawialiśmy z Dariuszem Maciborkiem, dziennikarzem Radia RMF i pomysłodawcą Live Festiwalu. Live Festival powoli wrasta w krajobraz kulturalny Oświęcimie. Ja mam nadzieję, że już na stałe zrósł się nie tylko z Oświęcimiem, ale z krajobrazem kulturalnym Polski, bo nawet nie aspirujemy, ale myślę, że przy wspomnieniu gwiazdy ubiegłorocznego festiwalu Jamesie Blancie możemy mówić o międzynarodowym wydarzeniu na terenie Oświęcimia. W tym roku jeszcze nie możemy zdradzić, jaka jest gwiazda. Na razie nie możemy. Trwają ostatnie rozmowy, które mają na celu zamknięcie negocjacji. Natomiast mam nadzieję, że to będzie artysta, który na pewno trafi do szerokiego odbioru. Zapewne będzie to artysta, który jest słuchany i lubiany przez młodą widownię, jak i starszą. A co możemy zdradzić a propos tegorocznego festiwalu? Na pewno możemy mówić, że to festiwal jest wielokulturowy. Na pewno pojawi się kolejny mural bardzo znanego artysty, grafika w Polsce i za granicami. Na pewno będzie kolejny spektakl teatralny. Na pewno po raz kolejny przyjadą gwiazdy muzyki klasycznej z koncertem klasycznym. Będą też spotkania, panele edukacyjne. Pewnie można się spodziewać dużo niespodzianek podczas koncertu otwartego na rynku w zestawie międzynarodowym, no i tradycyjnie koncertu finałowego, biletowanego na stadionie Oświęcimiu, na stadionie Mosiru. Czy stadion w Mosiru podoła tak wielkiemu wydarzeniu? Ja myślę, że tak. Kilkanaście tysięcy osób, które pojawiło się podczas drugiej edycji, to jest chyba jeszcze element, który wymaga dobudowania i myślę, że ta gwiazda jest w stanie zapełnić się ten stadion, a myślę, że sam festiwal jest na tyle już rozpoznawalny, że zainteresowanie uczestnictwem w tym specyficznym, jedynym tego rodzaju na polskiej mapie festiwalowej przedsięwzięciu jest na tyle istotne i cenne, że znajdzie zainteresowanie nie tylko wśród publiczności lokalnej. Live Festival to nie tylko wydarzenie muzyczne, to także idea, sama nazwa wskazuje. Tak, no od tego wychodzimy, od historii, ale też od promowania nazwy festiwalu, czyli samego życia. Promowania też nie tylko miasta, które jest normalnie miastem żyjącym i tętniącym życiem, pięknym miastem. Poza tym sama idea festiwalu, czyli mówienie o tolerancji, pokoju, o równości, o przyjaźni, to są rzeczy z jednej strony tak powszechne, ale z drugiej strony, jak się okazuje, potrzebne do nagłaśniania i przypominania ludziom i temu służy ten festiwal. Stworzył pan ten festiwal tutaj w Oświęcimiu dlatego, że pochodzi pan? Pochodzę z Oświęcimia i zawsze do tego się będę przyznawał. Jestem oświęcimianinem. Jeżeli chodzi o podatki, to ciągle moim punktem docelowym jest Urząd Skarbowy w Oświęcimiu. Teraz trochę dalej wyprowadziłem się z tego miasta, ale ciągle sercem i duszą jestem w mieście, w którym się urodziłem. Tym bardziej cieszę, że miasto chce współpracować. No tak, ja myślę, że po dwóch edycjach radni, prezydent, mieszkańcy zauważyli, że jest to bardzo poważna platforma promocyjna dla naszego miasta, więc pokazuje nie tylko, z czego znany jest przez lata z historii tragicznej Oświęcim, ale także otwiera jakby nową historię, odczarowuje trochę Oświęcim.